Uzależnienie mamy od swojego dziecka, taty czasem też, ale taty znacznie rzadziej, bo mężczyzna jest inaczej skonstruowany, dlatego że wy, drogie panie, macie po prostu inną relację z dzieckiem, boście je urodziły i dlatego jest trochę inaczej. Wy jesteście zupełnie inaczej związane z dziećmi niż, niż tatowie. Nie chodzi mi o to gorzej i lepiej, znowu, żeby mnie dobrze zrozumieć, Tak mamy inny rodzaj relacji, jako mężczyźni i kobiety. I wy, drogie panie, bardzo często macie ten mechanizm, nie? Totalnego uzależnienia od własnego dziecka i kiedy dziecko ma 18 lat, to wy przeżywacie właśnie największy dramat swojego życia, Wtedy, kiedy ono wychodzi z domu, nie dzwoni, nie pisze, nie odwiedza, i w ogóle już nie kocha, i zapomniało, co nie? Zdrowa mama, a to znaczy zdrowa żona, polega na tym, że ona marzy o tym, żeby dziecko opuściło dom i żeby nigdy więcej do niego nie wróciło. Dlatego, że w związku z tym, że ono wyjdzie z domu, to. Ona wreszcie będzie mogła być ze swoim mężem i wreszcie będzie mogła z mężem zrobić wszystkie najcudowniejsze rzeczy świata, które zawsze chciała robić, tylko że nie, tylko, że nie mogła, bo, no, bo były dzieci i trzeba się było nimi zajmować. Cocia ja zupełnie poważnie. Jeżeli jest inaczej, to znaczy, że między Tobą a Twoim mężem jest jakiś problem. I wszystkie Twoje uczucia, wszystkie Twoje oczekiwania zostały przerzucone z męża, z którym się nie da, bo beznadziejny. I często rzeczywiście tak jest w ogóle, ja, ja to rozumiem oczywiście, nie? Bo rzeczywiście ten mąż beznadziejny. I w związku z tym żona poszukała ulokowania tego, gdzie się dało najbliżej, gdzie jest zawsze najbliżej. No na dziecko. Co się dzieje, kiedy dziecko, a nie daj Boże już wszystkie poszły z domu? To jest zawsze jest pies. Ile znam takich mam, które traktują własnego psa jak dziecko. Takie, które już wszystkie dzieci poszły z domu, już nie ma nad nimi władzy i kontroli, one już rzadko są. No to najbliższy wtedy mąż do niczego, no to no to pies. Kiedy jest zdrowe małżeństwo, zdrowe, ja wiem, że to strasznie trudne, ale kiedy jest zdrowe małżeństwo, to naprawdę rodzice mają takie ogromne pragnienie po prostu z domu, bo wreszcie chcemy zająć się sobą. Po prostu im szybciej w ogóle już pójdziesz w świat i znajdziesz swoje własne życie, tym lepiej. I znowu, mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany. Nie chodzi mi o to, że matka ma nienawidzić, nienawidzić swojego dziecka i nie mieć nic wspólnego, co nie? Mam nadzieję, że wiecie, że ja nie o tym mówię. Tak, jeżeli odczuwacie, drogie mamy, Właśnie taki moment już, no przecież jeżeli wasze dziecko ma 13 lat, a wy już jesteście w głowie, jak ono będzie miało, boże, ono za 4 lata, po prostu pójdzie z domu, ja to umrę z samotności i w ogóle muszę teraz przez te 4 lata zbudować im taką więź, żeby ono nie chciało nigdy opuścić domu. I, ilu ja znam takich rodziców, takie dzieci?